Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jaki wpływ na brzmienie waszego systemu audio mogą mieć wibracje? I nie mam na myśli sąsiada kującego ściany o 7 rano w sobotę, choć powstające wówczas wibracje również mogą mieć wpływ na dźwięk. Mam na myśli raczej te mikroruchy, które powstają na przykład w trakcie pracy przetworników w kolumnach, a następnie wpływają na brzmienie wzmacniacza. W tym materiale chciałbym przyjrzeć się bliżej tej kwestii, a także podzielić się z Wami wynikami testów i rozmów z osobami bezpośrednio zajmującymi się tłumieniem wibracji w urządzeniach audio. Przy okazji chciałbym poznać też Wasze zdanie w tej kwestii. Czekamy na Wasze komentarze pod tym filmem. Dajcie też znać, jakie urządzenia i omówienia jakich tematów z branży audio chcielibyście zobaczyć na łamach tego kanału. Tymczasem intro i zaczynamy! Czym są wibracje same w sobie, chyba wszyscy wiemy. Pozwólcie więc, że nie będę zgrywać fachowca z dziedziny fizyki, bo z tą miałem w szkole, powiedzmy, że pod górkę. W każdym razie, mocno uproszczając definicję, wibracja to ruch elementu wywołany dostarczoną mu energią innego elementu. Przykładowo wibracje mogą powstać, gdy potkniecie się i uderzycie małym palcem w szafkę, albo pod wpływem obracającego się silnika napędu CD. To są przykłady wibracji mechanicznych. W świecie elektroniki, a zatem również sprzętu audio, występuje jeszcze pojęcie wibracji elektronicznych. Przepływający przez komponenty prąd jest w stanie wprawiać dane elementy w ruch, czyli wywołuje wibracje. Wibracje same w sobie są oczywiście zjawiskiem kompletnie niepożądanym, bowiem zakłócają prawidłowe działanie urządzeń, które są tymi wibracjami objęte. Bardziej długofalowy skutek to oczywiście niszczenie lub degradacja wibrujących komponentów. W samochodach wibracje z silnika tłumione są przez poduszki silnika. Wibracje powstające podczas jazdy po naszych cudownych, polskich drogach amortyzuje zawieszenie. Wszystko to dla naszego komfortu oraz po to, aby nasze autko nie rozpadło się po pół roku użytkowania. Drgania powstają również podczas odtwarzania muzyki, szczególnie niskich częstotliwości, za sprawą chociażby przywołanej we wstępie pracy przetworników. Okej, rozumiem. Porównanie samochodu na wybojach do wibrowania odtwarzacza CD czy też grającej kolumny może nie jest do końca adekwatne. I to też nie tak, że wasz sprzęt nagle zacznie gubić śrubki, ale to też nie znaczy, że wibracje nie mają kompletnie wpływu na jakość brzmienia waszego skrzętnie kompletowanego systemu nagłośnienia. Drgania mogą bowiem wpływać na działanie transformatorów, powodując w skrajnych przypadkach skoki napięcia. Zdarza się nawet, że wibracje wpływają na pojemność kondensatorów na układach scalonych, a my to wszystko słyszymy w głośnikach i naszych uszach. Elektronika, a w zasadzie układy scalone, są z reguły delikatne i wrażliwe na naprężenia powstające w wyniku drgań. Dlatego wspólnie zwróćmy uwagę na to, co można zrobić, aby nasz sprzęt był odporny na działanie wibracji. Jak więc pozbyć się drgań i wibracji? Pierwsza podstawowa metoda to najzwyklejsze gumowe lub piankowe podkładki. Można je kupić w sklepie meblowym, zwykle kosztują dosłownie kilka złotych za cały ogromny zestaw. Jednak za niską ceną idą też wady w postaci niskiej skuteczności i bardzo szybkiego spłaszczania takiej podkładki. Słaba skuteczność bardzo szybko osiąga poziom zerowy po całkowitym spłaszczeniu takiej podkładki. Traktowałbym je jako ostateczność lub jako sposób na migrujące po powierzchni mebla elementy. W sieci można jeszcze natknąć się na izolatory zbudowane na bazie sprężyn lub czystego silikonu. To też nie jest do końca dobry kierunek, bowiem sam silikon jest po prostu mało skuteczny. Izolatory wyposażone jedynie w sprężyny mogą zaś amortyzować tylko małą część wibracji. Metal będący budulcem sprężyn nadal może przenosić wibracje o wysokich częstotliwościach. Dlatego remedium są specjalistyczne dampery, absorbery i podstawy akustyczne. Jedną z wiodących firm tworzących rozwiązania tłumiące wibracje jest IsoAcoustics. Założyciel marki, Dave Morrison, ściśle współpracował przy projekcie budynku CBC. Canadian Broadcasting Corporation swoją siedzibę ma zbudowaną na podstawie złożonej z 3000 specjalnie przygotowanych gumowych podkładów. Skoro CBC zaufało założycielowi IsoAcoustics, myślę, że wy tym bardziej powinniście. IsoAcoustics Orea to seria czterech absorberów w postaci spłaszczonych walców. W zależności od wersji są one w stanie udźwignąć różny ciężar elektroniki.
Orea Grafit osechuje się nośnością 1,8 kg, brąz to 3,6 kg, indigo uniesie 7,2 kg, a 14,5 kg to wartość przypisana modelowi Bordeaux. Mowa oczywiście o nośności pojedynczego absorbera, bowiem sprzedawane są one pojedynczo. Dlaczego tak? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie każdy sprzęt ma cztery nogi. Niektóre gramofony, odtwarzacze płyt, a nawet i wzmacniacze stoją na trzech nogach. Producent rekomenduje ustawianie sprzętu na izolatorach Orea bez fabrycznie podkręconych nóg urządzenia. Dopuszczalne jest również pozostawienie fabrycznych nóżek. Efekt będzie pozytywny zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, choć warto podkreślić, że dla najlepszej efektywności zaleca się demontaż fabrycznych nóżek ze sprzętu. Zasadniczo absorbery z serii Orea można również wykorzystać jako podstawki pod kolumny, jeśli te akurat nie mają możliwości przykręcenia do obudowy niczego innego. Bardzo często wykorzystuje się również je jako podstawki pod odtwarzacze CD oraz gramofony. Choć w przypadku tych ostatnich znacznie ładniej wyglądać będą nieco inne rozwiązania, o których opowiem jednak nieco później. Elektronika to jedno, a tłumienie wibracji produkowanych przez kolumny to drugie. To tutaj doświadczamy najbardziej spektakularnych różnic, nie tylko estetycznych, ale przede wszystkim dźwiękowych. Iza Acoustics przygotował serię Gaia oraz Gaia Titan, dedykowane kolumnom głośnikowym. Podstawowa seria Gaia rozpoczyna się od modelu z oznaczeniem 3 o udźwigu do 32 kg, Gaia 2 o udźwigu do 54 kg oraz Gaia 1 o udźwigu do nawet 100 kg. W odpowiedzi na częste pytania o produkty dla znacznie cięższych zespołów głośnikowych powstała subseria Gaia Titan. Teis o udźwigu 145 kg, Ria 190 kg i Kronos o nośności bagatela 280 kg. W zestawie znajdziemy zestaw śrub o różnych gwintach oraz klucz ułatwiający montaż. Podobnie jak w przypadku absorberów Orea, o czym nie wspomniałem wcześniej, za co serdecznie przepraszam, nóżki Gaia montujemy tak, aby logo producenta było zwrócone ku frontowi kolumny. Wynika to z wewnętrznej konstrukcji elementów tłumiących każdej z serii nóżek Gaia. Każdy z kompletów Gaia przykręcony do kolumny sprawia, że ta cechuje się znacznie lepszą kontrolą basu. Wszystko to pociąga za sobą wyraźniejszy wokal, ciekawszą średnicę, czy też szerszą i głębszą scenę audio. Seria ta sprzedawana jest w kompletach po 4 sztuki. Co ciekawe, Gaia może być też wykorzystana jako zastępstwo dla fabrycznych nóżek w elektronice. Warto o tym pamiętać, jeżeli absorbery Orea nie dysponują wystarczającą nośnością, aby udźwignąć ciężar posiadanej elektroniki. Producent ma jeszcze w zanadrzu podstawki Aperta oraz Aperta Sub. Pierwsze z nich to regulowane stojaki dedykowane głośnikom podstawkowym. Nie tylko pozwalają na izolację akustyczną kolumn, ale również na ich pochylenie do przodu lub do tyłu. A umówmy się, ta cecha jest bardzo często ratująca skórę, jeśli nasza szafka RTV jest dość niska i musimy nieco podnieść głośniki tak, aby uzyskać lepsze brzmienie. W ramach tej serii napotkać możemy na podstawki Aperta o nośności do niecałych 16 kg, Aperta 200 o udźwigu do 34 kg i Aperta 300. Ostatni stojak sprzedawany jest pojedynczo, bowiem dedykowany jest jako podstawa dla głośników centralnych. Jego udźwig jest obliczony na 27,2 kg. Aperta Sub mogąca udźwignąć 36,3 kg oraz Aperta Sub XL o nośności ponad 72 kg to rozwiązania dedykowane, jak sama nazwa wskazuje, subwooferom. W zestawie znajdziemy poza samą podstawą cztery dyski z kolcami. Te przydadzą nam się w przypadku, gdy nasza podłoga wyłożona jest wykładziną lub dywanem. Stosuje się je po to, aby cały zespół subwoofera i podstawy miał kontakt z twardym podłożem, a nie lewitował nad włosiem dywanu. Aperta Sub w obu wariantach zapewni znacznie lepszą kontrolę basu, głębiej schodzące tony niskie, bez efektu głuchego łomotu. Efekt, za który myślę, że podziękują Wam Wasi sąsiedzi. Platformy antywibracyjne Zazen oraz Delos szczególnie polecane są w przypadku gramofonów, wzmacniaczy lampowych oraz innych wrażliwych komponentów. W ich przypadku mamy znacznie łatwiejsze zadanie podczas ustawiania sprzętu dzięki szerszej platformie wykonanej z MDF. MDF dotyczy serii Zazen, gdzie model Zazen 1 ma udźwig ponad 11 kg, a Zazen 2 zaś nieco ponad 18 kg. Seria ta dostępna jest jedynie w czarnym malowaniu o satynowym wykończeniu. Jeśli lubicie widok prawdziwego drewna, z pewnością nie przejdziecie obojętnie obok platform Delos.
nazwę zawdzięczają mitologicznej lewitującej wyspie Delos. Analogia lewitującej wyspy w kontekście tłumienia wibracji jest chyba oczywista. W każdym razie Delos występuje w czterech wariantach nośności od 25 do nawet 45,4 kg. Trzeba przyznać, że w zestawieniu z tak klasycznym odtwarzaczem, jakim jest gramofon, wygląda to obłędnie. Ale wygląd to jedno. Najważniejsze, że to tak po prostu działa. Gramofony, odtwarzacze płyt CD, jak i wzmacniacze lampowe to jedne z najwrażliwszych komponentów w świecie audio. Najłatwiej zaobserwować to na przykładzie gramofonu, na którego brzmienie mają wpływ nawet delikatne wibracje i lekkie puknięcia. Efekt zastosowania platformy antywibracyjnej, czy też chociażby podstawek z serii Orea, jest natychmiastowy. Igła nie przeskakuje po rowkach, dźwięk jest pełniejszy i bardziej szczegółowy. Jak zapewne zauważyliście, wspomniałem dość szczegółowo o nośności każdego modelu izolatora i podstawy marki IsoAcoustics. Co jednak w przypadku, gdy punktowy nacisk naszego, powiedzmy, wzmacniacza przekracza wartości dopuszczane przez producenta? Powiedzmy, że dostaliśmy absorbery Orea Bronze o jednostkowej nośności 3,6 kg. Nasz wzmacniacz przykładowo wybiera punktowy nacisk 5,4 kg. Jasna sprawa, że polecałbym w tym miejscu kupno modelu Indigo. Jednak producent dopuszcza wyższy nacisk zgodnie z tabelą, którą Wam teraz wyświetliłem na ekranie. Wyraźnie widzimy spadek efektywności tłumienia o połowę, czyli możemy użyć absorberów o niższej nośności kosztem gorszego tłumienia drgań. To samo tyczy się coraz wyższych serii izolatorów Orea, których efektywność również spada wraz z przekroczeniem sugerowanej wagi. Choć następuje to mniej drastycznie, jak widać na wykresie dostarczonym przez IsoAcoustics. Wniosek jest prosty. Można przekroczyć nośność izolatorów kosztem niższej efektywności ich działania. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy z Was odbiorą ten film jako jeden z tematów audio voodoo. Że to skok na kasę w postaci ładnych podkładek, nie mających kompletnie żadnego wpływu na dźwięk. I okej, możecie mieć taką teorię. Zanim jednak wydacie taki osąd, posłuchajcie, to absolutnie nic nie kosztuje. Wystarczy umówić się na odsłuch w jednym z naszych salonów. I mało tego, za kaucją jesteśmy w stanie wypożyczyć Wam wybrane modele absorberów czy też platform do domu. Wszystko po to, abyście sami przekonali się, czy akcesoria te faktycznie wnoszą coś do Waszego systemu, czy też nie słyszycie różnicy. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze doświadczenia w kwestii izolacji sprzętu od drgań i wibracji. Czekamy też na Wasze propozycje tematów na kolejne filmy, które chcielibyście zobaczyć na łamach tego kanału. Tymczasem na mnie już pora. Dzięki wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!